No się pani kreują. A tutaj na przykład ja sobie tak poczuję się, czy dobrze pani czuje obwód paczki. Ciasno? Tak, ciasno. Ciasno. Nazywam się Ewa Majewska, jestem kierownikiem pracowni krawieckiej damskiej w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej. Każdy kostium jest uszyty indywidualnie na aktorkę, czy na artystkę, czy na śpiewaczkę, czy na baletnicę. I on ma przypisane nazwisko do tej jednej osoby. I pani krawcowa szyje ten kostium od początku do końca. Nie ma, że na przykład jedna szyje to, druga to. Ona dostaje i wykonuje ten kostium od samysieńkiego początku do samego końca, aż przyszyje kartkę z nazwiskiem i damy taki kostium do cechowania. Wychodzi dopiero od nas z pracowni. Jak sobie ustalimy ze scenografem wszystko, czy forma i te wszystkie według jej projektu parametry jej odpowiadają, wtedy ruszamy z tak zwaną produkcją i tworzymy. Musimy zrobić tak zwane rezerwy, w razie gdyby ktoś zachorował, więc robimy prawie 50% rezerwy. Czyli jak mamy 30 kostiumów, to musimy ich wytworzyć 45, tak? I tak jest zawsze w operze, że jest zawsze pierwsza obsada, i są zastępstwa do tych obsad, tak? Czyli teraz do Jeziora Łabędziego mamy 207 kostiumów damskich. Najpierw robimy te formy, a potem zabieramy się za dekorowanie kostiumów, tak? Czyli musimy się umówić, jakiego rodzaju to są dekoracje, gdzie je kupić. Tu będą różne bogate dekoracje, bo jesteśmy na balu u cara, jesteśmy na salonach, prawda, rosyjskich, więc brylanty, perły, diamenty itd., tak? Czyli dekoracje będą przepiękne, damy są też piękne, suknie są uszyte z tafty, z organdyny, z tiulów, z szyfonów, koronek haftowanych. No a będzie, jak wszędzie na świecie, szyje się z tiulu i tak wiszą właśnie nad nami paczki, tak, to są tak zwane tiulu. No jest to bardzo, bardzo ciekawa praca. Żałuję tylko ogromnie, że teraz już coraz mniej młodych ludzi idzie do szkoły krawieckiej i uczy się tego zawodu, dlatego że każdy myśli, że to są ubranka, prawda? Jakieś tam, że chińszczyzna nas teraz zalewa, jeśli chodzi o nasze ubiory współczesne, w których chodzimy na co dzień. Ale krawiectwo ma, po prostu jest tak ciekawe i tak w materii można tworzyć różne rzeczy, że to jest po prostu, zachęcam młodych ludzi do współpracy naprawdę i do uczenia się naprawdę tego zawodu, bo to jest bardzo ciekawy, interesujący zawód. Naprawdę, tworzy się dzieła sztuki, niepowtarzalne dzieła sztuki. Na wspaniałą pracownię uważam, że tutaj panie, które kroją i szyją, po prostu są genialne, jedyne na świecie, moim zdaniem.